Tym i kilku kolejnych nagraniach zajmiemy się utrwaleniem wiadomości na temat nazewnictwa alkanów i cykloalkanów. Alkany są to węglowodory nasycone, czyli związki organiczne składające się z atomów węgla i atomów wodoru i jedynie zawierające wiązania pojedyncze. Ogólny wzór sumaryczny alkanów wygląda następująco: gdzie n to wolna liczba całkowita. Jeśli na przykład masz jeden atom węgla w cząsteczce, to n wynosi 1, a 2n plus 2 wynosi 4. Wzór sumaryczny takiego alkanu to CH4. Jest to metan. Do jednego atomu węgla przyłączone są cztery atomy wodoru. Jest to najprostszy możliwy węglowodór. Jeśli natomiast n wynosi 2, wtedy cząsteczka alkanu składa się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru. Mamy tu do czynienia z etanem. Wzór sumaryczny etanu to C2H6. Natomiast wzór strukturalny wygląda następująco. Atomy węgla są ze sobą połączone wiązaniem pojedynczym. Dodatkowo do każdego atomu węgla przyłączone są trzy atomy wodoru. Zobacz, zarówno w tym, jak i w tym przypadku, od jednego atomu węgla odchodzą cztery wiązania. Tak jest zawsze w chemii organicznej. Węgiel jest zawsze czterowiązalny. Nazewnictwo alkanów zostało usystematyzowane. Zacznijmy od alkanów prostych. Jeśli masz jeden atom węgla, to nazwą węglowodoru jest metan, 2 etan, 3 propan, 4 butan, 5 pentan, 6 heksan, 7 heptan, 8 oktan, 9 nonan, 10 dekan. Te nazwy są zgodne z systemem nazewnictwa stworzonym przez Jupak. Jupak to skrót od Międzynarodowa Unia Chemiczystej i Stosowanej. Jeśli mamy powyżej 10 atomów w cząsteczce, to dodajemy odpowiednie przedrostki do nazwy dekan. Un dla 11 atomów węgla w cząsteczce. Do dla 12. Tri 13. Tetra 14. A od 15 będą to te same przedrostki, jakie masz dla 5, 6, 7. Więc na przykład 15 to będzie pentadekan. To chyba tyle, jeśli chodzi o alkany nierozgałęzione. Teraz przejdźmy dalej do alkanów rozgałęzionych. Weźmy taki alkan. Widzisz, że tutaj atomy węgla nie znajdują się już jeden za drugim. Do prostego łańcucha węglowego mamy przyłączoną jedną, nazwijmy to od nogę. Zgodnie z nomenklaturą JUPAC, aby nadać nazwę dla tego typu węglowodorów. Musisz zawsze znaleźć najdłuższy łańcuch. Będzie to tak zwany łańcuch główny albo rdzeń związku. Najdłuższy łańcuch to ten. Składa się on z pięciu atomów węgla, więc zgodnie z nomenklaturą JUPAK, ten alkan to pentan. Jednak czy będzie to węglowodór prosty? No nie, mamy tu pewne rozgałęzienie. Tutaj na końcu znajduje się jedna grupa CH3. Takie rozgałęzienie w łańcuchu głównym nazywamy podstawnikiem. Podstawnik to atom lub ich grupa podstawiona w miejscu atomu wodoru przy atomie węgla w związkach organicznych. Jak nazwać tego typu podstawnik? Pochodzi on od alkanu. Ten konkretnie pochodzi od metanu, od którego tak jakby oderwano jeden atom wodoru. Jeśli jakiś podstawnik pochodzi od alkanu, nazywamy go grupą alkilową. W podanej grupie mamy jeden atom węgla i trzy atomy wodoru. Jest to pochodna metanu, a nazwa dla takiej grupy to grupa metylowa. Do łańcucha głównego mamy przyłączoną grupę metylową. Teraz musimy dokładnie określić, gdzie znajduje się grupa metylowa. Grupa metylowa jest przy drugim z kolei atomie węgla. Zidentyfikowaliśmy łańcuch główny i podstawnik. Ale nie zawsze jest to takie proste. Więc przećwiczmy to na innym przykładzie. Tutaj masz tą samą cząsteczkę zapisaną trzy razy. Zacznijmy od znalezienia najdłuższego łańcucha. Zacznijmy od następującej możliwości. Ile mamy atomów węgla w łańcuchu? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem atomów węgla. Jeśli uznamy, że jest to łańcuch główny, to rdzeniem naszego związku jest heptan. Jakie będziemy mieć podstawniki przyłączone do heptanu? Są tu trzy podstawniki. Pierwszy ma jeden atom węgla w swojej strukturze, a dwa pozostałe mają po dwa atomy węgla. Jeśli w podstawniku mamy dwa atomy węgla, to podstawnik ten pochodzi od etanu. Jest to grupa etylowa. Jeśli mamy jeden atom węgla, to wiesz już, że jest to grupa metylowa. Teraz spróbujmy wytypować jakiś inny łańcuch, który mógłby być łańcuchem głównym w tej cząsteczce. Spróbujmy w ten sposób. Ile mamy atomów węgla? Ponownie siedem. Łańcuchem głównym znów jest heptan. A jakie będziemy mieć podstawniki? Tu jest grupa metylowa, a tu i tu grupa etylowa. Grupa metylowa znajduje się przy drugim atomie węgla. Grupa etylowa natomiast przy trzecim i czwartym atomie węgla. Pomimo że te związki na pierwszy rzut oka wyglądają na dwa zupełnie różne związki, to tak naprawdę mają ten sam łańcuch główny, do którego przyłączono są te same podstawniki. A co więcej, te podstawniki tak naprawdę przyłączone są do tych samych atomów węgla w łańcuchu głównym. Nie ma w takim razie znaczenia, jaki schemat byś tu wybrał. W obu przypadkach w efekcie końcowym otrzymamy tę samą nazwę. Spróbujmy jeszcze inaczej zaznaczyć łańcuch główny. Policzmy, ile atomów węgla tym razem będzie w rdzeniu cząsteczki. Jeśli będzie mniej niż 7, znaczy to, że taki łańcuch na pewno nie będzie rdzeniem, bo rdzeń musi mieć w swojej strukturze jak najwięcej atomów węgla. A my wiemy już, że póki co najwięcej to 7 atomów węgla dla takiego układu. Tutaj też mamy 7 atomów węgla. Więc teoretycznie może być to rdzeń cząsteczki. Teraz zobaczmy, jakie mamy podstawniki. Tym razem mamy już tylko dwa podstawniki. Mamy grupę etylową, przyłączoną do czwartego atomu węgla łańcucha głównego. A tutaj mamy złożony, tak zwany rozgałęziony podstawnik. Chwilowo nie zaprzątajmy sobie nim głowy. Wrócimy do tego w kolejnym nagraniu. Podstawowa różnica między tymi dwiema strukturami jest taka, że tu masz trzy podstawniki, a tu tylko dwa podstawniki. Zgodnie z nomenklaturą JUPAC musimy wybrać tę możliwość, w której mamy do czynienia z większą liczbą podstawników. Należałoby podać nazwę dla tego przykładu i zrobimy to w kolejnym nagraniu. Przejdźmy do innej grupy związków, do cykloalkanów. Cykloalkany, podobnie jak alkany, są zbudowane z atomów węgla i atomów wodoru. Atomy węgla połączone są ze sobą tylko i wyłącznie wiązaniami pojedynczymi. Jednak w przypadku cykloalkanów, łańcuch zawsze zamyka się tworząc pierścień. Często nazywamy ten pierścień łańcuchem cyklicznym. Najprostszym cykloalkanem jest ten, którego wzór szkieletowy to po prostu trójkąt. W takim cykloalkanie Mamy trzy atomy węgla. Jak wyglądałby wzór strukturalny dla takiej cząsteczki? Otóż mamy trzy atomy węgla połączone ze sobą w pierścień. Do każdego atomu przyłączone są jeszcze po dwa atomy wodoru. Wzór sumaryczny to C3H6. Na podstawie tego wzoru widać, że jakbyśmy chcieli ułożyć wzór ogólny dla cykloalkanów, to mielibyśmy daną liczbę atomów węgla. I dwa razy tyle atomów wodoru. Wzór ogólny cykloalkanów to CNH2N. Aby nazwać cykloalkan, zgodnie z zasadami JUPAC, wystarczy do nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla dodać przedrostek cyklo. Ten cykloalkan to cyklopropan. Jak będzie nazywać się kolejna cząsteczka? Jej wzór szkieletowy to kwadrat. Mamy tu cztery atomy węgla. Alkan o czterech atomach węgla w cząsteczce to butan, więc to tutaj to cyklobutan. Kolejny cykloalkan to cyklopentan. Następny to cykloheksan i tak dalej. Taki ciąg związków, gdzie każdy kolejny różni się od swojego poprzednika jedynie grupą CH2, nazywamy szeregiem homologicznym. W kolejnym nagraniu dalej będziemy systematyzowali zasady nazewnictwa węglowodorów nasyconych.